Cześć, tu Ernest, a dzisiaj zapoznam was z sekretami nowej wyspy Fortnite. Na początek mam dla was ofertę wymiany. Dawka Luni za łapkę w górę na ry. Uwaga, 3, 4, ry! O, Luni. Zacznijmy od terenu tropikalnego. Na nim od razu w oczy rzuca się potężny pomnik fundamentu, zbudowany na jednej z wysepek. W cieniu fundamentu stoi ukryty dom siódemki. Wiele budynków, w których mieszkają członkowie siódemki oraz korzystali z tego miejsca jako baza pomiędzy różnymi misjami, w świecie po drugiej stronie. A może na to wskazywać kolejna wysepka, na której znajduje się 7 silosów rakietowych, a w nich mogłyby się znajdować rakiety takie same lub podobne, których używali członkowie siódemki, jak na przykład przybysz w sezonie 4 rozdziału 1 lub cała drużyna w sezonie 10 tego samego rozdziału. Na miejscu mamy wartowników siódemki, a także NPC przybysza, naukowca oraz sam fundament. Uwielbiam ten szczegół, że w przeciwieństwie do jednostek UR, siódemka nie otwiera ognia do pędlarzy bez powodu. W sanktuarium mamy też totemy każdej postaci z siódemki. Każdy członek ma własny wyrzeźbiony w kamieniu znak. I co ciekawsze, dzięki likerowi Fortory wiemy, który to który. Poza fundamentem, naukowcem, przybyszem i paradygmat mamy nazwy Origin, które można przetłumaczyć jako początek, źródło lub geneza, co jest zbliżone do jednego z tłumaczeń Geno po łacinie, ten, którego Jones obiecał fundamentowi. Nie wiemy, czy to jest ta sama osoba, czy są to dwie oddzielne postacie i mogłyby być po prostu powiązane ze sobą. Wiemy tylko, że obie są tu od początku. Mamy także nazwy kodowe Siostra 1 i Siostra 2, które prawdopodobnie wskazują na te same siostry, które Jonesy także obiecał fundamentowi. Po społeczności Fortnite krążą teorie, że Geno był pierwszym członkiem, założycielem siódemki, lecz jego plany były skierowane w złą stronę i odwrócił się od siódemki. Dlatego fundament chce go złapać. Następną miejscówką jest sąsiedztwo Spidermana. Znajduje się w kraterze nieczynnego wulkanu, a w niej mamy budynek wydawnictwa The Daily Bugle. Nie mogło się obejść bez biura J. Jonah Jamesona, który tak nienawidzi Spidermana, że zrobił z jego maski tarcze narzutki. Co ciekawe, w papierach porozrzucanych na biurkach znajdziemy wydruki postaci z uniwersum Spidermana, których nie ma jeszcze w grze. Są tutaj Green Goblin, klasyczni X-Meni oraz Miles Morales. Na ściennych plakatach za to widnieje filmowy Spider-Man z trylogii z początków lat 2000. Kto wie? Może niedługo zawitają do Fortnite. YouTuber Muzelk podczas przerwy technicznej na swoim streamie nałożył mapę rozdziału 1 na aktualną mapę i co ciekawe, ten wulkan znajduje się w dokładnie tym samym miejscu, co wulkan w sezonach 8, 9 i 10. A strumień lawy, który z niego wypływał, teraz jest przedstawiony za pomocą wielu ścieżek. Następną miejscówką powracającą z rozdziału 1 jest, nienazwana na tej mapie, mniejsza wersja Słonecznych Stopni, gdzie widać budynki w tym samym stylu, lecz w zmniejszonym formacie. Ostatnią nowością na tropikalnej części jest osada pod flagą maski z dwoma karabinami. Jonesowie. To istne Jonesowisko zamieszkiwane przez różne wersje Jonesich. Mamy Ludwiga, który uważa, że ma najlepszą brodę ze wszystkich Jonesich. Kreszowego komandosa, który próbuje nam wepchnąć fryz czeskiego piłkarza. Jonesiego z bunkra, który jak zawsze szuka spisku. Jonesiego Bambika, szycącego się tym, że był pierwszym. Jest także Mózgowiec, ale zamknięty w więzieniu pod jednym z budynków. Jego wypowiedzi nie są jednak zbyt skomplikowane, gdyż był kocze. W Jonesowisku znajdują się też zabytki ze starej wyspy i mostka. Oparte od drzewa są tutaj zdjęcia Akrów Anarchii z rozdziału 1 i agencji UR. U Jonesego 1 siedzi miś z hełmem, którego możecie kojarzyć z rozdziału 2. Kreszowy komando wstrzyma bonankowy worek do boksowania. Jest tu też miniaturowa kostka Kevin. Ta sama co w trybie oszustów, lecz dezaktywowana. Być może się przebudzi na powrót królowej. Zostajemy w ciepłych klimatach wyspy i przenosimy się na jej pustynną część. A znajdziemy na niej niezwykle podobne do oazy odpoczynku miasto zwane Kanionem Kamienic, które jest ogromne. Mamy motel, warsztat ze stacją paliw, parę luksusowych willi oraz małe centrum sklepowe z lombardem czy kafejką gamingową. Następną miejscówką pełną piasku jest tor wyścigowy Szosa Chonkersa, którego podobna wersja także znajdowała się w rozdziale 1, lecz ta ma bardziej wymagającą trasę, piaszczystą nawierzchnię, a nawet kilka wyskoczni. Na teren pustynny zawitała zaktualizowana wersja karkołomnego kina, czyli kamieniste kino. Nowy billboard kina samochodowego zaprasza nas do odświeżonej miejscówki z większą ilością nowych budynków oraz z większą ilością akcji. Jest tu mnóstwo kafejek i ciekawych punktów, a za ekranem mamy mały plan filmowy. Gościem specjalnym tutaj jest gumowa kaczuszka. Przejdźmy teraz do aktualnie znacznie większej, ośnieżonej części mapy. Zanim jednak przejdziemy dalej, to musicie wiedzieć, że śnieg z czasem będzie powoli się roztapiał, aż w końcu odkryje całą zieleń wyspy. A zatem na tym terenie możemy spotkać parę miejscówek, które wzbudzą sentyment wielu OG graczy. Lepki Lasek z restauracją Taco, zarządzaną przez Guaco,
kopalnia szemranych szybów, szemrane szyby zostały wzbogacone o nową, kilkupiętrową kopalnię. W środku skrywa się wiele skarbów, warto się tam po drodze zatrzymać. Poza tym wróciły wykrzywione wieże. Niestety wykrzywione są na razie oblodzone i zasypane śniegiem, jednak dzięki wyciekom od Chin wiemy, że do 8 tygodnia wykrzywione powinny wrócić do dawnej formy, gdyż będziemy musieli tam wykonać wyzwanie. Lepki i wykrzywione znajdują się w tym samym miejscu co kiedyś, ale szemrane z jakiegoś powodu zostały przesunięte wyżej na północ. Kolejną miejscówką, którą możemy znaleźć na mapie, jest przylądek przytulasów, siedlisko pani Misi. Każda z Misi ma własny, inaczej udekorowany domek. W największej różowej chacie znajdziemy oczywiście panią Misię, a obok metal Misię, Deadpoolową Misię i kaczuchę. W toalecie u przypolanki możemy znaleźć parę rzeczy jej szefa, jak jego skarpetki, kalendarz, pływak oraz list z życzeniem z drugiego sezonu rozdziału drugiego. Jeśli udamy się do niej w stroju Spidermana, to zdradzi nam, że napisała raz historyjkę, w której Deadpool i Spiderman byli współlokatorami. Nie chcę nic sugerować, ale wydaje mi się... A w sumie to nieważne. W składzie drewna i stolarni znajdziemy firmę Logjam, która miała swój tartak na wyspie rozdziału drugiego. Jak widać, po tej stronie mogą kontynuować swoją działalność. Jak na tartak przystało, mamy tutaj dużo, dużo, dużo drewna. I powrót food trucka Burgerka. Miejcie go na oku. Może ruszy na wojnę restauracyjną jak w rozdziale pierwszym. Na rogatych rozdrożach znajdziemy pełnoprawną lodziarnię pana śmietankowca, która przyciąga nas swoimi fioletowymi neonami. W cieśninie natomiast znajdziemy dużo domków, nową restaurację palucha rybnego, stację paliw, małą wersję sklepu Noms, dwa bary oraz małą latarnię morską. Większej nazwane miejscówki mamy z głowy. Pora na te mniejsze ciekawostki na mapie. Statek widmo, który był wprowadzony w sezonie trzecim rozdziału drugiego i pojawiał się w randomowym miejscu na mapie co każdy mecz, zawierał około 6 skrzynek, w tym tą z lepszym lutem oraz paczki z amunicją i zrzut. Ten sam statek widmo zawitał na wyspę rozdziału trzeciego. I tak samo jak w drugim pojawia się w innym miejscu co każdy mecz, ale posiada nieco inny lut. Poza zwykłymi skrzynkami i pojemnikami z przekąskami, są tu nowe skrzynie z podloga siódemki. Miejcie na uwadze to, że skrzynia zrzutu zamiast na pokładzie respi się na żaglu. W trybie labo zauważyłem, że ta skrzynia jest zbugowana i na początku meczu dziwnie tak poklatkowo zlatuje na ten statek. Pomiędzy schronieniem, kamienistym kinem a dziąsowiskiem znajdują się ruiny przypominające połączenie ruin tajnej twierdzy i słonecznych stopni. Sama stylistyka jest ze słonecznych stopni, ale z jakiegoś powodu nie jest w tej samej kolorystyce. Jest nawet ten sam totem, co w aktualnych słonecznych. Drugie takie ruiny znajdują się nad wysypkami schronienia. A tuż obok jest mała przystań z motorówkami i restauracją z widokiem na ocean. Co ciekawe jednak, w tej restauracji możemy znaleźć notatnik Midasa, a w nim szkice urządzenia, którym podjął próbę powstrzymania burzy. Na stolikach rozłożone są serwetki z literą M. Wszystko w złotym stylu. Być może to zwiastuje powrót Midasa. Donald Mustard niedawno sam dał znać, że on żyje. Niedaleko na północ, na brzegu wyspy, jest mała łódeczka z flagą ośmiornicy. To ta sama ośmiornica, która znajdowała się na żaglach potężnego statku w Leniwej Lagunie. Dobrze wiedzieć, że piraci dalej się jakoś trzymają. W obozowisku siódemki na wschód od sąsiedztwa Spidermana przy sejfie są interaktywne urządzenia, dzięki którym możemy otworzyć nagrania naukowca, które są porozrzucane po wyspie. To był zaledwie jeden krok dokładnie zaplanowanego ataku, po którym z uzbrojonego reżimu został to tylko, delikatnie mówiąc, dymiący krater. Na południowy zachód od wulkanu jest warsztat, w którym znajdziemy broń i sprzęt podobnym do tego z pokoju Tintiny z sezonu drugiego rozdziału drugiego. Na południowy zachód od Jonesów mamy kilka Moai, które kiedyś pojawiły się już w Fortnite. Miło jest je znowu widzieć. Poza tym obok Jonesów mamy coś w stylu slumsów, które były na terenie sierbanych szuwarów po drugiej stronie. W tym miejscu na pustyni znajdziemy prawdopodobnie nawiązanie do konkretnej sceny z filmu Indiana Jones 4, w której główny bohater stawał się w lodówce w obliczu wybuchu bomby nuklearnej, dzięki czemu przeżył. Swoją drogą Donald Mustard ma figurkę tej postaci, więc kto wie, może to też jakaś zapowiedź. W szosie Chonkersa znajdziemy wiele billboardów reklamujących firmę Spilex. Jest to ta sama firma, która w sezonie 12 zajmowała się magazynowaniem ropy naftowej na platformie wiertniczej. Niedaleko kamienistego kina znajdziemy restaurację The Butter Barn, która pojawiła się w sezonie 15. Tak jak kiedyś gra tutaj porządna, autorska muzyka ciacha. Najbardziej na południowy zachód, na wysepce, mamy pole turbin wiatrowych oraz trzy małe budynki. Jest tutaj dużo tyrolek. Pod taflą oceanu na zachód od lepkiego lasku znajduje się urwana ręka mecha. To ta sama ręka mecha, którą jednooki potwór wyrwał mechowi podczas epickiej walki o punkt zerowy. Co podpowiada nam, że po wybuchu czarnej dziury niektóre miejscówki z rozdziału pierwszego zostały po drugiej stronie, a reszta przedostała się tutaj. To by wyjaśniało, dlaczego w rozdziale drugim zostały tylko niektóre miejsca z pierwszej mapy. To by też oznaczało, że
nowe miejscówki w rozdziale drugim przedostały się z drugiej strony, czyli obecnej wyspy. Dalej, na brzeg na zachód od tartaku woda wyrzuciła pozostałości po koralowym kasztelu. Trochę wodorostów, dwie małże i jednego ocaleńca. Podobne małże możemy znaleźć na wysepkach przy schronisku, ale ta jest wyjątkowa. To na dzień dzisiejszy prawdopodobnie jedyny glutek. Biedny. W tym miejscu na mapie mamy zasypanego śniegiem dinozaura, którego widzieliśmy w zwiastunie tego rozdziału. Można tak uważać, ponieważ powietrze porusza się w obie strony. Regularnie podnosi i opuszcza zaspę. Wygląda to, jakby coś pod nią oddychało. Coś bardzo dużego. Za parę tygodni, gdy śnieg zacznie się topić, zaspane zwierzę przebudzi się i będzie chodzić po mapie. Na południe od tartaku na święta powróciła chatka Łamorzecha. To już tradycja. Łamorzech ozdobił swoim wizerunkiem tarany w okolicy i kilku innych miejscach na wyspie. Niedaleko Łamorzecha urzęduje porucznik John Lama. W jego malutkiej stajni zawsze stoi lama, ale zanim ją naskoczycie, przygotujcie jakąś broń. Same zbieraki nie wystarczą. Na pewnej górce w pobliżu lekkiego lasku stoi kanapa z aż trzema miejscami na skrzynki. Wspominam o tym, ponieważ może rozwinąć się z tego podobny łańcuszek zmian, jak to było z pomniejszającym się samotnym fotelem w poprzednim rozdziale. Na północ od Szemranych znajdziemy ogromną chatę z labiryntem żywopłotów. Ten labirynt może być nawiązaniem do podobnego labiryntu żywopłotów, który znajdował się w płaczącej puszczy rozdziału pierwszego. W tym labiryncie możemy napotkać różne posągi. Stoją tutaj kamienne repliki posągów z sonu piątego rozdziału drugiego, na przykład gladiator bananek, a w centrum labiryntu jest gnomek Terminator, który dewastował wyspę swoimi podróbkami siorba. Jego dzieje na szczęście skończyły się po rozbiciu się przy ucieczce. I to na razie tyle. Na koniec przysyłam uznania dla Adama z PlayStation Grenade. Dzięki niemu poznałem wiele nowych ciekawostek. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!